Dobra, znamy ten samochód, nie? On nie jest chyba niczym nadzwyczajnym. Poziom warsztatu i teraz tam było chyba, tam były chyba opcje, żeby tuningować go. Ja tutaj wyjechałem. No nic, zobaczmy. Trzeba do niego wejść i coś nacisnąć pewnie. A czemu mają dwa takie same auta? Nie, to nie jest taki sam. Zmodyfikować, właśnie. Już myślałem, że się gra skroszowała. Ale jest. No i dobra, i sprawdźmy teraz. Cyk, fajna muzyczka. A, i tu są, o, ale fajnie, są miniaturki. Dobra, to jest taki monster truck. Ja wezmę sobie... No, można mieć takiego na Swagu. Weźmy sobie monstera, można zrobić. No, dajmy tego. Pyk. No dobra, to jest dobra. Tu żeby sobie coś kupić, to trzeba odblokować to, jeździć trzeba te areny, nie? Ale coś tam można wymienić. To są modyfikacje, które pewnie nic tam nam nie zwiększają. Ale są i upiększają, no niech będzie. Więc dopalacz, żeby sobie kupić, to trzeba... Boczne uderzenie? Okej. Okay. Nadwozie, dekoracje. No jest tego trochę, ale ja się chcę nim przejechać gdzieś tam po ulicy. Teraz zobaczymy. Silnik, o chociaż to możemy ulepszyć. Jak widać niewiele to dało według i lokes. Okej, maska. Spoko, możemy sobie takie opancerzenie założyć. Czyli trzeba by było grać, żeby to wszystko odblokować. Białe światło? Dobra. A czekaj, bo tam były jeszcze jakieś inne. Reflektory. A, to po prostu kolor się zmienia, nie? Oznaczenie możemy sobie wymienić. Zapobieganie kradzieży. Nazwę możemy wybrać. Lakierowanie. Chromowany. Klasyczny. Dobra. Więc tak, co tu jeszcze mam? Aha, bo tu broń można jeszcze. To było lakierowanie, skrzynia biegów. Turbo. To się nic nie zmieniają. Co? Pionowy skok? Nie no, na pewno to nie jest pay to win. Rodzaj kół. Zobaczmy. Co? Dlaczego? Ej, podobają mi się te standardowe koła, są takie unikalne. Ale zawsze moglibyśmy dać sobie luksusowe, jakby ktoś chciał. Co oni zrobili z tą grą? No znowu jakiś... Nie no, tamte były spoko. Czekaj. Te. O kurde. Tak, po latających motocyklach, samochodach z powrotu do przyszłości mamy coś takiego. Czy mnie to dziwi? Ciężko powiedzieć. Trochę tak. Broń. Więc tak, możemy sobie zmienić taran. Łop! Co? Czy ten elektryczny taran coś tam robi dodatkowo? Nie wiadomo. Ja bym sprawdził, może będzie radzić. Zobaczymy na przechodniach, jak to będzie wyglądać. Broń główna. Wyrzutnia granatów kinetycznych? Dobrze to rozumiem? Bomba zbliżeniowa. Kinetyczna z kolcami IM poślizgowa ze smołą? Jakieś ciekawe nowe rzeczy. No dobra. Mamy pierwszy samochód stunigowany. Wydałem na to tyle pieniędzy, że nawet nie chcę liczyć. Zostało mi niecałe 12 milionów, miałem 30. Także polecam zagrać GTA. Zaraz, bo jak to się strzelało? Wow. Pistolet. To tu nie można strzelać w wjeździe do wolnej? O kurde, jak to mocno spycha. Czekaj, może trzeba broń wymienić na ten... O, jest coś. Granat kinetyczny. Co to robi? Uwaga. Jeju. Wow! Strzeliło to. Aha, to od razu wybucha. Co ten granat kinetyczny robi tak naprawdę? Odbija czy wywraca? Co robi? Uwaga.
Tak, tu chyba chodzi o to, że można pojazd wywrócić, nie? Mamy ograniczoną amunicję tych granatów. Można pewnie robić jakieś skoki, jakieś inne rzeczy tymi pojazdami, dopalacze jakieś instalować, tego typu rzeczy, ale wygląda to przesadzenie. W sumie były takie chyba modyfikacje nawet do tej gry, że można było zlepić z kilku samochodów jakby jeden taki hardkorowy, nie? Dobra, musimy sprawdzić, czy ten elektryczny taran, czy on coś robi na przechodniów. Uff, jak poleciał. Okej. Okay. Cyk. Musimy znaleźć jakiś przechodniów, ale goni mnie policja, więc nie wiem. Nie wiem, czy uda nam się ten. Okej. Okay. Dziwnie to wygląda. Znaczy te jakby iskry tutaj. Te łuki elektryczne. Także granat kinetyczny nie jest za bardzo szkodliwy. Możemy kogoś po prostu wywrócić, nie? Tylko ja bym chciał sprawdzić. Jedziemy na miasto zobaczyć. Jestem ciekawy tego zderzaka. Przyczepność zerowa praktycznie tego monstera. No ciężko, ciężko. Ej, zaraz, zaraz. Bo mi się chyba amunicja nie kończy. Cały czas mam 25. Aha! Nie wiem, czy to ma mi smaleć, czy co? Au! Właśnie, ciekawe, czy te pojazdy w ogóle da się zniszczyć. Z tego, co widzę, to one są dosyć... Znaczy, ten akurat jest bardzo twardy, nie? Taki ciężki, wydaje się. O, jest jakiś człowiek. Porazimy go? Tak, poraził się. Spoko. Ale chyba jak już dotknie takiego zderzaka, to niezależnie od tego, czy się porazi, czy nie, to i tak zginie. Czy w ogóle gra ktoś tutaj na sesji teraz? A jak to się sprawdzało, czy ktoś jest? Aha, dwie osoby. Dwie osoby są, świetnie. Bardzo dobrze. O, chyba sam się wybiłem. Nie wiem. Okej. Okay. No i tak to wygląda, moi drodzy. GTA Online pełną parą. Pay to win. Nie no, spoko, no dodali naprawdę ciekawy tryb, tak? No nie można Rockstarowi tam zarzucić, tylko że to już jest takie totalne pay to win, nie? Z tego, co ja tutaj zauważyłem, no nie grałem tego zbyt długo. Chyba, że ktoś tam rzeczywiście będzie jakoś fajnie grał, to może mu się tam... Zagrałem tylko jeden meczek, ten taki wprowadzający. Więc jak macie jakieś doświadczenia po takiej dłuższej grze, to możecie pisać tutaj w komentarzach. Chętnie się czegoś dowiem. A tymczasem trzymajcie się, na razie, pa pa.